Dzień dobry, kochani. Mamy 22 stycznia, czyli poniedziałek. Ja jestem w pracy. A i co ja chciałam pokazać? Chciałam pokazać zaproszenie ślubne, gdyż zostaliśmy wczoraj właśnie na tej wizycie zaproszeni na ślub Oliwii i Rafała, który odbędzie się w czerwcu, a Kamil będzie na nim świadkował. I dostaliśmy takie piękne zaproszenie. No jest po prostu cudne. Ma bardzo fajny papier. Nie wiem, czy to widać. Taki chropowaty. Także dziękujemy za zaproszenie i na pewno będzie super zabawa. I przyszedł czas na moją przerwę i chciałam wam dać tylko znać, że testuję dzisiaj nową pomadkę z Vibo. Kolorek jest bardzo fajny, bardzo ładny, dzienny. Pomadka wygląda tak i to jest Million Dollar Lips. Kolor jest szósteczka. Także to mam dzisiaj na ustach i zobaczymy, jak się będzie sprawować, bo powinno trzymać się długo. Z tego, co jest tu napisane. A ja zaraz dołączam do mojej mamy, bo moja mama ma teraz ferie ogólnie i siedzimy sobie razem. Ja pracuję z domu, mama ma wolne i zawsze na mojej przerwie na lunch wychodzimy sobie na spacer. Także idziemy, bo jest bardzo ładna pogoda, świeci słoneczko, idziemy nasiąknąć witaminą D. My właśnie wróciłyśmy z Biedry. A ja wam chciałam powiedzieć, jak się sprawuje ta szminka. Nie poprawiałam jej dzisiaj ani razu, a jadłam. Jadłam zupę i coś na ciepło, i coś na zimno. Całkiem nieźle się utrzymała. Starła się tylko tutaj w wewnętrznych kącikach, ale nawet to nie wygląda jakoś bardzo brzydko. Powiem, że jak za szminkę za 13 zyla, to nieźle. No i właśnie to jest fajne, że jeszcze nie ma takiego uczucia takich ust wysuszonych. Tak jak nieraz po tych szminkach długotrwałych są takie uczucia takiego spierzchnięcia, to tutaj tego nie ma. Więc myślę, że całkiem spoko. My mamy dzisiaj z mamą jakiś taki dzień, no taki sobie się zrobił pod koniec, więc zaraz sobie zagramy w dubla na poprawę humoru i... A będziemy teraz jadły te przekąski? No i mamy sushi. Aha, i zrobimy sobie sushi. Zrobimy sobie sushi, przekąski, zagramy sobie w dubla. Może nam się humor trochę poprawi, nie? No. Znaczy nie, bo ty to zawsze masz dobry humor. Ja? No a co ja? Moja mama to jest... Ja się zawsze do was dośrubuję. Mama to jest urodzona optymistka w czepku, nie? No uważam, że to dobrze idzie. Życie z Nobelą. Jak ma się taką matkę, to nie można być długo smutnym, czy jakimś nie w sosie. Bo w sosie. Dobrze, to my sobie robimy wieczór filmowy, filmowo-planszowy. Na zdrowie! Dziękuję bardzo. Herbatkę nastawiłam. Herbatkę, właśnie, herbatkę. Po prostu to jest najlepsza herbata na świecie. Z Biedronki. Naprawdę, bo ona nie jest taka... Ona jest niby pokrzywa, ale ma taki słodziutki posmak, no, nie? No, taki dobry słodziutki posmak, właśnie. Dziwna herbata, ale... Znaczy dziwna, no taka niespotykana. Że w Biedronce taka fajna jest. Ale bardzo dobrze i nigdzie takiej nie widziałam. Nie. Bardzo polecamy tą herbatkę, także jak chcecie coś takiego, nie? Bo to jest taka ala zielona, ala ziołowa, ale z taką słodką nutą, więc jest bardzo dobra. To już mama jest dawno po świętach, czemu my pijemy ciągle w kubkach takich? Po świętach, ale to są takie kubki... Jeszcze jest karnawał. Kubek karnawałowy. No tak. Z jemiołą. No tak, a to są jeszcze kubki. Prezencikami. Jeszcze można, póki nie skończy się karnawał, to jeszcze można mnie. No też nie, co tam, kto nam zabroni.
Dokładnie jest już 10:00, ja już będę spadać się, kąpać, umyję sobie włosy, zrobię sobie jakąś fajną, relaksacyjną kąpiel z bąbelkami, bo to był jakiś taki strasznie męczący dzień. Dajcie znać, czy też macie takie dni, że w sumie nic takiego ciężkiego nie robicie, ale one są takie ciężkie do przejścia. Ja miałam dzisiaj taki dzień. Wyjdę pewnie z kąpieli i położę się spać. Bo jestem jak stara babcia. Jestem starą babuszką, która o godzinie 10:00 to już ogólnie drzemnie. Do zobaczenia, kochani. Widzimy się niebawem w kolejnym filmie. Pa!